Załatwiłem elektrownię. O. Ale pachnie, jak kiedyś. Warto czasem pobyć w domu, co? Potrzebujesz nowego prawnika, nie mogę cię już bronić. Niesiemy odroczenie rozprawy. Jesteśmy w tym razem. Co powiedziałeś? Że jesteśmy w tym razem. Ja chcę rozwodu. Halo? Cześć, potrzebuję adresu tego doktorka, którego zaliczasz, jak ci jest smutno. Słucham? Próbuję być twoją przyjaciółką. Co, kobiety tak nie rozmawiają? Chyba jednak wolę wersję profesjonalnego kolegi. Dobra, ten informatyk, słuchaj, zapadł się pod ziemię. Doktorek pewnie wie, gdzie jest, ale wyszedł już z pracy. Nie prosiłam cię o pomoc. Nie musiałaś. Poczekaj, odzwonię do ciebie. Ja też myślałem o rozwodzie. Pierwszy raz już 2 lata po ślubie. Szał zakochania minął. I zorientowałem się, że nie jestem już dynamicznym kawalerem, tylko panem z żoną, domem i kredytem. Cholernie się przestraszyłem. Drugi raz myślałem o tym, kiedy urodziła się Lenka. Byliśmy wyczerpani oboje. Dom w pieluchach. Zero snu. W życiu się tak nie kłóciliśmy jak wtedy. A trzeci raz myślałem o rozwodzie, kiedy zablokowałaś mój wyjazd do Stanów. Ale nigdy nie poszedłem za tą myślą. I nigdy tego nie żałowałem. Bo po każdym takim kryzysie następowały tak piękne lata, za które dałbym się pokroić.